Słońce praży dzisiaj mocno. Na pewno cieszą się wszyscy, którzy mają na dachu panele fotowoltaiczne. W energię wchodzi też od dawna już PKN Orlen, który zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chęć przejęcia PGNiG, a z nami jest już Daniel Czyżewski, redaktor energetyka24.com. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. No więc co może przynieść takie zamieszanie związane z prośbą, z próbą przejęcia PGNiG przez Orlen? Na razie UOKiK, rozumiem, musi się zastanowić na tym, czy nie zaburzy to naszego polskiego rynku. Tak, w ogóle przejęcie PGNiG przez Orlen zostało dosyć niespodziewanie ogłoszone na konferencji w lipcu 2020 roku. Dziennikarze, jak i publika spodziewali się wówczas, że konferencja, w której brał udział premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Daniel Obajtek, będzie dotyczyła przejęcia Lotosu, ponieważ chwilę wcześniej Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie Lotosu. I jakby na tym miało się skupić teoretycznie, czy tak się wszyscy spodziewali, ta konferencja. No ale wyszedł właśnie premier Morawiecki i prezes Obajtek i ogłosili, że ledwo jedno przejęcie uzyskało zielone światło, a będzie realizowane drugie. Ja wtedy pamiętam... A przecież jeszcze były inne przejęcia w tle, tak? Energa. Ciągle słyszymy o tym, że Orlen coś przejmuje. Tak. Energa to już chyba zostało dopięte na ostatni guzik, bo to już przejęcie, od którego zaczęto. Wszedłem panu słowo. Co pan pomyślał, kiedy pan to usłyszał wtedy w zeszłym roku? Byłem bardzo zdziwiony, bo ja myślę, że nie tylko ja, bo chodziły słuchy, że zdziwieni byli również niektórzy przedstawiciele spółek, czy też akcjonariusze rządu. Orlenu? Słucham? Akcjonariusze Orlenu również byli zaskoczeni? No myślę, że tak. Myślę, że mało który akcjonariusz, no oczywiście oprócz Skarbu Państwa, ale Skarb Państwa ma 27%, o ile się nie mylę, w Orlenie, a reszta? Tak, tak, jasne. Tylko że Orlen to jest tak duża spółka, na tyle duża, że te 20-kilka% starczy w zupełności na kontrolę całej spółki. Jeśli chodzi o globalne korporacje, to tam nawet kilka procent wystarczy, żeby mieć decydujący głos, więc te 20 parę procent to jest praktycznie pakiet kontrolny. Ale tak, większość akcjonariuszy Orlenu, te tysiące czy dziesiątki tysięcy, raczej nie wiedziały. No, może nawet z pewnością nie wiedziały, ale myślę, że mało kto w ogóle wiedział przed tym ogłoszeniem. Ja wtedy spytałem prezesa Obajtka podczas konferencji prasowej po wystąpieniu, kiedy to się stanie, bo była tak jakby abstrakcyjna sytuacja, że od razu chcieliśmy wiedzieć jakieś szczegóły. I powiedział, że zajmie to około 12-13 miesięcy i się zbiegnie właściwie z przejęciem Lotosu, ale stwierdził, że KE nie powinna tutaj robić problemów, gdyż nie chodzi tym razem o przejęcie konkurenta na rynku paliwowym, ale o przejęcie spółki gazowej. No i to się potwierdziło po jakimś czasie, bo pierwotnie oczywiście pismo zostało wysłane do Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że polski organ UOKiK może decydować w tej sprawie. W takim razie tworzy nam się duża spółka, jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie. Kiedy możemy usłyszeć odpowiedź UOKiK-u, czy zgadza się na takie posunięcie, czy nie i co dalej? Jaki może być harmonogram działań? Znaczy, można rzeczywiście krytykować tą wizję koncernu multienergetycznego, którym firmuje swoim nazwiskiem prezes Obajtek. Można mieć do niej różne wątpliwości, ale jednego nie można odmówić, tego, że ją bardzo skutecznie realizuje. Ta egzekucja tak to pan rzeczywiście... powiedział, ma pan wątpliwości, czy niektórzy mają wątpliwości? Niektórzy, wie pan, nikt nie może być przekonany na 100%, że taki wielki koncern będzie, jak się odnajdzie w nowej rzeczywistości, możemy tylko przewidywać, czy większe prawdopodobieństwo jest, że w ciągu na przykład najbliższej dekady tak duży koncern będzie lepiej funkcjonował w środowisku tutaj regionalnym, międzynarodowym i na rynku krajowym, czy też nie. Tendencja raczej w zachodnim świecie jest taka, że rzeczywiście te koncerny się łączą, dokonują przejęć spółki naftowe, kupują gazowe, kupują energetyczne spółki również, a w ogóle te koncerny, takie znane koncerny z branży oil and gas, kupują aktywa energii odnawialnej. Znany nam w Polsce Equinor, norweski Equinor, wcześniej dawny Statoil,
w 2020 roku wykazał, że 49% zysków miał właśnie z OZE, więc tutaj tych przejęć jest mnóstwo. Jest to jakby zgodne z takimi trendami, można powiedzieć, międzynarodowymi. No myślę, że tym się też kieruje kierownictwo Orlenu, a i tak, no po tych przejęciach oczywiście bardzo wzmocniony będzie Orlen, znaczy te połączone cztery, te duże spółki. Jeżeli dobrze myślę, to będzie największa tego typu spółka w Europie Środkowej. Jest jeszcze MOL węgierski, ale on bardziej w ropie naftowej i w gazie ziemnym operuje, więc PKN Orlen wyrośnie tutaj, jeżeli już nie jest właściwie liderem w tej części Europy. No tak właśnie, żeby, znaczy trudno i tak konkurować z tymi globalnymi koncernami, jak, nie wiem, jak BP, czy Shell, czy właśnie wspomniany Equinor, ale żeby jakkolwiek mieć szansę w niektórych obszarach konkurować z nimi, no to lepiej połączyć te, no, w porównaniu z wymienionymi spółkami, dosyć nieduże podmioty, jak Lotos, Energa, PGNiG i Orlen, żeby móc powalczyć o jak największy kawałek tego rynku. W takim razie Orlen walczy o rynek, przejmuje Lotos PGNiG, finalizacja za półtora roku, zapowiada Daniel Obajtek. W takim razie pobawmy się, wyjmijmy szklaną kulę, którą mamy ukrytą gdzieś na strychu. Co dalej jeszcze może przejąć Orlen i czy będą dalsze przejęcia? Jak pan myśli? Na razie o takich nie słychać. Nie wiem, co mógłby jeszcze przejąć, tak? Bo powoli ten rynek trochę się... Mamy Polskę Press, która nie jest ani od energii, ani od ropy, więc może jest... Mamy ruch, tak? Więc może mamy możliwość przejąć nawet w innych gałęziach gospodarki. Jasne, tylko że jakby niekończące się przejęcia mają o tyle sens, że później się to wszystko jakoś skonsoliduje, bo już teraz na tym etapie połączenie, fuzja tych wszystkich spółek będzie wymagała ogromnej pracy takiej, która ugruntuje, jakoś stworzy ramy jednej organizacji, tak? Więc chyba czas jest powoli na to, żeby właśnie nauczyć się funkcjonować w tym nowej formie, a nie na kolejne przejęcia, tak mi się wydaje. Na razie nie słychać rzeczywiście o nowych przejęciach Orlenu. Takie strategiczne spółki jak właśnie PGNiG, czy Energa, czy też Lotos, no już właściwie są przejęte, więc warto chyba skupić się na konsolidacji, na spięciu tego wszystkiego w jakąś jedną całość i stworzeniu ram organizacyjnych. W takim razie będziemy to obserwować, a przenieśmy się jeszcze na chwilę do Stanów Zjednoczonych, jak donosimy od kilku dni w piątek. Atak hakerski, właściwie cyberatak na firmę Colonial Pipeline, która kilkadziesiąt procent paliwa dostarcza przez swoje rurociągi. Od tego czasu cena ropy wzrosła, cena ropy zmalała. W ogóle tego typu wydarzenia będą częścią naszego codziennego życia, bo coraz częściej słyszymy o tego typu cyberatakach na różne przedsiębiorstwa. Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że co najmniej na jakiś krótki film sensacyjny, bo to był atak ransomware, czyli przypomnijmy, to jest tego typu atak cyfrowy, który blokuje dostęp do jakiegoś systemu i żąda okupu, ransom. Tak, szyfruje pliki, po prostu szyfruje pliki i nie daje do nich dostępu. Najczęściej to się wiąże z okupem. Tak, chyba że się zapłaci i wtedy po ewentualnej zapłacie jest przywrócony stan pierwotny. No tylko tak można zaatakować komputer redaktora Kowarzyka, czy redaktora, z którym aktualnie rozmawiam, ale czy tak można zaatakować ogromną spółkę, która przecież takiej ilości ropy transportuje i właściwie jest jedną z ważniejszych tego typu spółek w Stanach Zjednoczonych? Znaczy oczywiście można zaatakować komputer redaktora Kowarzyka czy Drzewskiego, tylko że pewnie okup, który byśmy mogli przedać atakującym, nie byłby imponujący, porównując z taką wielką spółką. No właśnie, tutaj powtarza się w mediach taki słowo rosyjskie, że to jest rosyjski atak, tak? No tutaj... CNN to pierwszy podał, później Washington Post, tak, rosyjski cyberatak. To jest ta część filmu sensacyjnego? Od razu nam się kojarzy to, że to jest związane z państwem rosyjskim, z Kremlem, z Moskwą. Nie jest to takie oczywiste, bo tutaj ujawniła się grupa Dark Side, która już w branży, w cudzysłowie, jest od długiego czasu. W ogóle prezentuje się jak taka porządna firma, która jest takim partnerem, ale trudnym partnerem w interesach. W ogóle, no, są też wątki niemalże szpiegowskie, bo
jedna z przedstawicielka jednej z firm amerykańskich, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem, wskazuje, że Dark Side musiało mieć kogoś w środku, kogoś w Colonial Pipeline, ktoś, kto miał kontakt z tamtejszymi systemami komputerowymi, żeby tego ataku dokonać. Rzeczywiście te cyberataki będą coraz częstsze. Myślę, że wiele firm nie docenia jeszcze wagi tego i nie przeznacza wystarczających środków na ochronę przed cyberprzestępcami, a jak widać, mogą oni nawet zablokować ropociąg, który transportuje 45% ropy z Zatoki Meksykańskiej w głąb Stanów Zjednoczonych. No, Colonial Pipeline twierdzi, że do końca tygodnia upora się z tym atakiem. Ceny ropy lekko wzrosły. A potem lekko spadły, wydawało się. A potem lekko spadły. Generalnie wielkiego wpływu to na cenę na stacjach nie będzie miało, bo to jest bodajże 2-3 dolary wahania tego. Poza tym, no, pamiętajmy, że cena benzyny to jest... znaczy, cenie benzyny tylko 20% jest ceny ropy. Tak? A reszta to oczywiście podatki. Tak. Czyli nie było to wydarzenie, z tego co pan mówi, które mogłoby zachwiać rynkiem, tak jak zablokowanie kanału Suezkiego. Tak, tak, tylko nie zachwieje rynkiem, ale na pewno powinno dać dużo do myślenia decydentom, zarówno politycznym, jak i gospodarczym, że to jest coraz poważniejszy problem i ataki na bardzo krytyczną przecież infrastrukturę, która może wywołać nawet pewien chaos w państwie, i to tak potężnym jak Stany, będą coraz częstsze, że takie ataki mogą zagrozić bezpieczeństwu wewnętrznemu państw. I to mówię, mocarstw, tak, takich jak Stany Zjednoczone, więc na pewno warto coraz bardziej przyglądać się cyberbezpieczeństwu, coraz więcej nakładów finansowych na nie przeznaczać. Więc będziemy się temu przyglądać, relacjonować, pytać, wyjaśniać razem również z Danielem Czyżewskim, redaktorem energetyka24.com. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję słuchaczom. Dziękujemy. Do usłyszenia. Pięknej pogody nad polskim niebem.